kochane, cudowne, wspaniałe kobiety. Druga część. Jak zdobyć księcia z bajki? Bierzesz materiał i dbasz o niego. To znaczy, jak już faceta wyszorowałaś, wypucowałaś, powiedziałaś mu, do czego służy szczoteczka do zębów. Jak już on pachnie Przemysławką lub Brutalem, no nie jest źle. Jak już pachnie Brutalem, to w tym momencie należy się wziąć za jego image, czyli te wszelkie jego ukochane spodnie jeansowe, które się właśnie świetnie nadają do wymiany opon i oleju, które on kocha, bo on się do nich przyzwyczaił 10 lat ich. No nie, no może bez przesady. Prał, od czasu do czasu prał, jak się zalały olejem. No, jak się wysmarowały w smarze, to już wtedy prał, ale tak to normalnie nie prał. Wyglądają jak 10 lat nieprane, ale one nie są najgorsze. A więc te spodnie, ten sweterek, sweterek, który on kocha nad życie, bo on się w tym czuje dobrze i swobodnie. I ten sweterek już nie jedno z nim przeszedł, wszelkie przygody przeżył. Te koszulki z suwaczkami, które mu się udawało kupić po 17,50 na targu. Ja wiem, że to jest bardzo trudne dla faceta i to wymaga ogromnego wysiłku ze strony, z waszej strony. Drogie pani, to wymaga ogromnego wysiłku i cierpliwości, żeby mu wytłumaczyć, że taka koszulka to się nadaje. Owszem, do wymiany sprzęgła, ewentualnie, albo do naprawy rury wydechowej, ale nie do pójścia z nią na spacer, nie w tej koszulce, nie w tym sweterku i nie w tych butach, które wyglądają jak luksus, jak plastikowy luksus. Nie, kochani, informuję, przy niewielkiej dozie cierpliwości facet zaczyna się powolutku przemieniać w mężczyznę optycznie, jak już jest domyty, dogolony i odzwyczajony od koszulek. Robi się to w banalnie prosty sposób. Kupuje mu się nową koszulkę i się zachwyca, jak on pięknie w tym wygląda. Boże, jak ty pięknie w tym wyglądasz, to jest specjalnie dla ciebie uszyte. On oczywiście mówi, no dobra, ale tamta miała cztery kieszenie. Mówi, kochanie, tamta z tymi czterema kieszonkami się bardzo dobrze nadaje na ryby, żebyś miał w każdej haczyki, spławiki i te inne. I ona ci została ci oszczędzona, nie wyrzuciła mi jeszcze. Natomiast w tej koszulce, kochany Boże, jak patrzę na Cię w tej koszulce, jak Ty mnie podniecasz, jak ja pragnę Ciebie, księciu z bajki mój. I po tym tekście on gotów jest również nie zdejmować już więcej tej koszulki i cały czas chodzić. Dlatego ostrożnie, nie przesadzać, zapytajmy się, że w tej koszulce tylko i wyłącznie zainwestować w faceta. To był odcinek drugi, to będzie odcinek trzeci.